Chciałabym Państwu zaprezentować wiersz, jeden z ważniejszych dla mnie, w zasadzie najważniejszy. Zatytułowałam go Spadek. Tyle po człowieku zostaje, ile żył dla innych. Dobra pamięć to najcenniejsza spuścizna. Raduje niczym świeża trawa w promieniach letniego słońca. Dodaje sił do godnego życia. Uspokaja, wycisza i przygotowuje na spotkanie z wiecznością. Mamo, dziękuję Ci za ten spadek. To wiersz pochodzący z pierwszego debiutanckiego tomiku pod tytułem Dotyk tęczy. Chciałabym jeszcze tylko nadmienić, iż obydwa tomiki ukazały się także w języku angielskim. Od początku, ilekroć cokolwiek wydaję, no tak się złożyło, że tłumaczone jest także na inne języki. Na język niemiecki, hiszpański. Jeżeli chodzi o drugi tomik, no tych utworów jest też sporo, które chciałabym zaprezentować i dokonać wyboru będzie mi bardzo trudno. Ale skoro mówiliśmy o Nieszawie i Pan był tak łaskaw mnie zaanonsować jako przedstawicielkę ziemi nieszawskiej, no to może właśnie o Nieszawie. O Nieszawie dzisiaj. Odchodzące miasto. Nieszawo, moja kolebko. Jaki smutny widok sobą przedstawiasz. Gdzie podział się twój duch, niezłomny charakter? Trwałaś tyle wieków, a dzisiaj jesteś tylko ich mizernym cieniem. Zachwycałaś pokolenia, a teraz przerażasz współczesnych. Bezkarnie odzierana z tożsamości. Bezduszni liczą, ile jeszcze można z ciebie wycisnąć. A ja wierzę w tę rezerwę, która niejedno miasto ocaliła. Szukać jej w sercach otwartych należy. W kościele, gdzie chwała Pana i nad Pany, prócz Boga i świętości pierwsze są organy. Także te nieszawskie w kościele farnym, świątyni wiekowej, bo już liczącej ponad 500 lat. Zabytkowe organy w kościele farnym pochodzą z kościoła ewangelickiego i właśnie na tych to organach grają od 2009 roku w ramach organowych koncertów przy świecach wirtuozi tego instrumentu. Od 2012 roku prezentujemy szkołę mistrza Joachima Grubicha, legendy polskiej organistyki, ucznia samego Bronisława Rutkowskiego, ojca polskiej organistyki. Joachim Grubich, profesor Joachim Grubich, mieszka w Krakowie, a urodzony w Chełmnie, nie tak dawno obchodził swoje kolejne urodziny. To jest coś niezwykłego. Pod nieszawskim dachem nieba, pod gotyckim sklepieniem nieszawskiej świątyni rozbrzmiewa muzyka organowa, która powstawała na przestrzeni wieków. Także prezentujemy muzykę organową poprzez jej twórców, poprzez jej wykonawców, no, którzy są muzykami z tej najwyższej półki.
W ubiegłym roku koncert organowy przy świecach w Nieszawie obchodził swoją 10. rocznicę. Było to niezwykłe wydarzenie, bo w obecności maestro profesora Joachima Grubicha zagrał jego pierwszy uczeń i absolwent, pan Marek Kudlicki, na co dzień mieszkający w Wiedniu. W bieżącym roku, 9 sierpnia, odbędzie się 11. edycja tego muzycznego wydarzenia. I rzecz historyczna, rzecz zaskakująca, myślę, nie tylko organizatorów, a organizatorem jest parafia rzymskokatolicka w Nieszawie. Mianowicie zagra pan Michał Białko, który jest zarówno uczniem profesora Joachima Grubicha, jak i też miał jeszcze możliwość pobierania nauki u samego mistrza. Jako że pan profesor Joachim Grubich już nie koncertuje od 2016 roku. Zatem wszystkich zainteresowanych piękną muzyką organową, wielbiącą stwórcę, zapraszamy, bo współtworzę to wydarzenie 9 sierpnia bieżącego roku do Nieszawy. I jeszcze taką ciekawostką jest to, iż koncert rozpoczyna się o godzinie 21, czyli kiedy większość mieszkańców naszego kraju kładzie się do łóżka, żeby wypocząć, to my dopiero kończymy koncert. Często bywa przed godziną 24. Ale na ten koncert zjeżdżają nie tylko mieszkańcy województwa naszego kujawsko-pomorskiego, ale także wielbiciele muzyki organowej, a zwłaszcza wielbiciele muzyki organowej, którą reprezentuje profesor Joachim Grubich, jako że, jak już wspomniałam na początku, prezentujemy jego szkołę, właśnie prezentując jego uczniów. Rzecz niecodzienna, zatem serdecznie jeszcze raz w imieniu organizatora, czyli Nieszawskiej Parafii Rzymskokatolickiej, zapraszam. No, dla mnie to był ogromny zaszczyt móc spotkać się z panem i z państwem. Dziękuję pięknie za uwagę. To było bardzo miłe doświadczenie. Dziękuję ślicznie.